Ach, 40 punktów rekompensaty za wiatr, 70 punktów dodanych za belkę, skok wylądowany 20 metrów przed punktem K, wystarczający na drugą serię i upadki. Tak, nie zapominajmy o upadkach. Skoki narciarskie wróciły. Tęskniliście? Bo ja bardzo. Pod jednym względem za wiele się od ostatniej zimy nie zmienił, a mianowicie Stefan Kraft jest absolutnie poza zasięgiem. Austriak skacze w zupełnie innej lidze i skutecznie psuje innym zabawę. Stefan zwyciężył obydwa konkursy z kosmiczną przewagą, chociaż te odległości, zwłaszcza w pierwszym konkursie, takie dosyć niepozorne. Tutaj się jakoś bardzo nie wyróżniał, no ale inne składowe jednak na jego korzyść. W konkursie numer 1, od niego sobie zaczniemy, skakał 126,5 i 128 metrów, wygrywając z przewagą wynoszącą ponad 25 punktów. Podium uzupełnili, proszę Państwa, Valentin Fuber i Alex Incam, ale do nich sobie jeszcze przejdziemy, także tutaj celowo nie będę się jakoś bardzo rozgadywał, na razie przedstawimy sobie stricte wyniki, później troszeczkę wejdziemy w głębiej, no ale scenariusz absolutnie abstrakcyjny, zwłaszcza przy wcale nie najgorszej przecież obsadzie. Na dalszych pozycjach bez większych niespodzianek, Fettner, Peyer i Herl, chociaż Peyer mimo wszystko trzeba przyznać, że trochę pozytywnie jednak zaskoczył, no to jest zawodnik o ogromnym potencjale, przecież medalista indywidualny mistrzostw świata w Zefeld, no ale on tak naprawdę cały czas odbudowuje się po kontuzji, bardzo stopniowo, bardzo małymi krokami, no ale jednak sezon na sezon idzie to w dobrym kierunku. Poprzednio miał dobry początek, później coś trochę zgasło, no i tutaj też w lato, póki co w lato wchodzi mocnym akcentem. Zobaczymy, jak będzie później. No ale takich dwóch solidnych liderów, właśnie Peyer i De Schwanden, na pewno Szwajcarom by się przydało. Musi być tam ktoś, kto podtrzyma jeszcze te reprezentacje do tej zmiany pokoleniowej, do momentu, kiedy właśnie do głosu dojdą Imhoff, być może Wazer, Trunc, no czyli ta zdolna młodzież. Myślę, że o to nie muszą się bardzo martwić, bo zarówno De Schwanden, jak i Peyer to nie są jeszcze tak bardzo wiekowi zawodnicy. Mogą, myślę, trochę na wysokim poziomie poskakać. Potem dwóch Japończyków. Niespodziewanie najlepszym z nich okazał się Keiichi Sato, czyli skoczek, o którym no już chyba nieraz mówiłem, że totalnie rozsypany. Skoczek, który przecież bardzo dobrze się zapowiadał swego czasu. 20 zawodnik klasyfikacji generalnej sezonu 2020-2021, no ale później z roku na rok zakopywał się coraz głębiej w dołku. Technicznie też jego skoki wyglądały na pierwszy rzut oka bardzo źle. To jest taka rzecz, która się od razu rzucała w oczy właśnie przy jego skokach. Dlatego też zazwyczaj to mi właśnie przychodzi na myśl, kiedy mówię o tym zawodniku, no ale tutaj no też być może wreszcie ta tendencja się odwróci, tak jak to było w przypadku Junshiro Kobayashiego ostatnio. No więc może ci Japończycy, których zaplecze, no zaplecze, nawet nie zaplecze, ale te właśnie numery 3-4 w końcu zaczną się jakoś odbudowywać. No i jak jesteśmy przy Japończykach, no to za Keiichim Sato, Naoki Nakamura, także też pozytywnie, że po tej kontuzji wraca w takim dobrym, solidnym stylu. Poprzedni sezon bardzo dla niego trudny, no ale to jest zawodnik, który skakać przecież potrafi, nieraz to udowadniał, on ma już nawet na koncie miejsce na podium w Pucharze Świata. No i jestem naprawdę ciekawy, co się stało na starcie poprzedniego sezonu. No właściwie to tam już latem były problemy, bo już w Klingenthal skakał bardzo słabo, no ale potem pamiętamy. Seryjnie odpadał w kwalifikacjach, no tutaj też daje nadzieję, że będzie inaczej. 9 De Schwanden, 10 Junshiro Kobayashi, tu chyba nie ma co specjalnie się rozwodzić, no więc możemy sobie przejść do kolejnego konkursu. Jak chodzi o Polaków, spokojnie, spokojnie, tutaj przejdziemy jeszcze do reprezentantów Polski. No powiem może od razu, że w tym pierwszym jeszcze konkursie najlepszym z naszych był 13 Kubacki, 14 był też Juroszek, to takie pozytywne zaskoczenie. Generalnie blisko siebie nasi zawodnicy, właśnie w drugiej dziesiątce Wąsek jedynie zdyskwalifikowany za, co ciekawe, nieprzepisową bieliznę, więc no to jest przypadek, o którym słyszę pierwszy raz chyba. Także skoki cały czas potrafią nas zaskoczyć. Szkoda, że akurat przy okazji polskiego zawodnika. No ale Wąsek przyciąga, dziwne dyskwalifikacje, przecież rok temu plecak ktoś tam mu zabrał, jak poszedł do łazienki, też ostatecznie w Lillehammer bodajże nie wystąpił przez to. Nazajutrz Kraft już faktycznie lądował zdecydowanie najdalej. Dwa razy po 130,5 metra i uwaga, 31,7 punktu zaliczki nad drugim Fredrikiem Willumstadem. Wbrew pozorom, jeszcze do Willumstada zaraz przejdę, ta fantastyczna forma Krafta nie musi być wcale tak dobrą informacją dla Austriaków, jak mogłoby się wydawać, no bo tak na moje czucie tej dyscypliny, czyli czucie chyba, które należy traktować z dużym dystansem, ale mimo wszystko wiadomo, to jest subiektywnie o skokach, więc czasem jakieś farmazony sobie pozwolę pogadać. Nie, ale tak zupełnie poważnie, wydaje mi się, że w tym takim rocznym cyklu zawodnika po prostu musi nadejść jakiś taki moment dołku. Naprawdę niewiele jest przypadków, kiedy zawodnik jest w stanie przeskakać super zimę, potem na takim samym poziomie lato i jeszcze kolejną całą
całą zimę, więc pytanie, czy skoro Kraft nic nie stracił, no bo chyba tak można powiedzieć, stracił naprawdę, jeśli coś, to bardzo niewiele, no tutaj też miał poważnych rywali, których pokonał zdecydowanie, zwłaszcza swoich kolegów z drużyny, jeśli właśnie chodzi o tych poważnych rywali Fettnera czy Herla. No i pytanie, czy właśnie ta tendencja, jeśli chodzi o jego formę, nie zacznie się odwracać bliżej zimy. Czy tak będzie? No zobaczymy. Tak jak mówię, oczywiście takie moje gadanie należy traktować z pewnym dystansem, bo to tak, wiecie, luźno sobie z wami rozmawiam, ale ekspertem żadnym nie jestem. Myślę, że to warto podkreślić. No i właśnie, powiedziałem o Willumstadzie. To też jest ciekawa sytuacja, dlatego że poprzedni sezon w jego wykonaniu bardzo, bardzo kiepski, ale i przede wszystkim taki nudny, bez żadnych przebłysków. No coś jak Tande, tylko że na jeszcze niższym poziomie, bo Willumstad no bardzo długo czekał na te swoje pierwsze punkty. Z początku jego sezon przypominał ten w wykonaniu Kuby Wolnego 2022-2023, bo też seryjnie nie wchodził do 30, właśnie taki mizerny poziom, nie dający żadnych nadziei. No ale tutaj znowu pokazał, że skakać potrafi, bo to też jest zawodnik, który potrafił swego czasu całkiem wysoko się plasować i właśnie przejawiać takie pojedyncze dobre skoki. Niestety pojedyncze, bo nigdy tak na dłużej się do tej kadry norweskiej nie przebił. Zobaczymy, co będzie teraz. Na pewno warto zanotować, że Fredrik wpisuje się do listy podiumowiczów letniego Grand Prix i zarazem do listy najbardziej losowych podiumowiczów. Oj, ta lista to w ogóle w ostatnich latach przeokrutnie się nam rozrasta, ale to dobrze. Przynajmniej jest ciekawie. Dzięki temu naprawdę to letnie Grand Prix chce się oglądać. No, jak Valentin Fubert na podium stoi, to ja nawet im wybaczam te 70 punktów za belkę, chociaż to naprawdę no absurd akurat pod tym względem, co tam się działo. Już tego nie będę nawet komentował. Co do Norwega, w pierwszym konkursie był 11, no, czyli cały weekend na bardzo solidnym poziomie. Jeśli chodzi o drugi konkurs i czołową dziesiątkę, no to Keiichiego Sato i Naokiego Nakamurę zastąpili Dawid Kubacki i Aleksander Zniszczoł. Oni uplasowali się kolejno na 7 i 8 miejscu, no czyli dosłownie zastąpili. Zamienili się lokatami z Japończykami. Znaczy Dawid Kubacki się zamienił, bo Sato był 13, Nakamura bodajże 21, więc trochę niżej od Zniszczoła. Ale tak, no generalnie tak jak mówiłem, forma poszczególnych zawodników została potwierdzona w drugim konkursie. Valentin Fubert na miejscu trzecim, także drugie podium Francuza, to jest na pewno coś, co warto odnotować. No i Insam na miejscu czwartym, więc ta dwójka znowu bardzo, bardzo wysoko. No właśnie, Valentin Fubert dwukrotnym podiumowiczem letniego Grand Prix i to nie jest żart. Rok temu uważałem, że Valentin zaliczył super zawody w Courchevel właśnie, otwierające sezon letniego Grand Prix. Był tam 21 i 18 przy dużo gorszej obsadzie niż dzisiaj. No i to był taki moment, kiedy właśnie zacząłem zwracać na niego bardziej uwagę, że może ten przyszły sezon będzie dla niego udany, może w końcu zapunktuje. Tak się też stało, no ale jeśli tak pomyślałem rok temu, to co mam powiedzieć dzisiaj? No bo obsada no wcale nie była taka zła, jak na to, do czego przyzwyczaiło nas ostatnio letnie Grand Prix. Austriacy przede wszystkim w mocnym składzie, bo pojawił się Kraft, Herl, Fettner, chociażby Karl Geiger też, który jednak tutaj weekend miał zupełnie nieudany. No a Valentin Fubert na miejscu drugim i trzecim. Trzeba przyznać, że ten obraz francuskich skoków narciarskich no maluje nam się zupełnie, zupełnie inaczej niż widzieliśmy to jeszcze, nie wiem, rok temu chociażby. No mówiło się o ogromnym kryzysie, no niemal śmierci francuskich skoków, o których było wiadomo, że mają młodych, perspektywicznych zawodników, no którzy jednak nie czynili specjalnie progresu. Mieli problem nawet z punktowaniem w Pucharze Kontynentalnym. Natomiast rok temu zaczęło się to właśnie odwracać za sprawą dobrych skoków Fuberta. Później Jules Cervet także zaliczył całkiem niezłą jak na siebie zimę, no najlepszą w karierze, oczywiście daleko od jakichkolwiek punktów, ale zadebiutował w Pucharze Świata, punkty Pucharu Kontynentalnego, więc w porządku. No a teraz, no bo właśnie to warto podkreślić, no Fubert zaliczył absolutnie fantastyczny, znakomity weekend, no weekend, właściwie to nie weekend, a wtorek i środę, będący jedną z największych takich no sensacji chyba w ogóle w historii całego cyklu letniego Grand Prix, ale no on nie jest osamotniony w tym progresowaniu, że tak powiem, no dlatego, że ostatnio podczas letniego Pucharu Kontynentalnego w Hinterzarten Enzo Milesi na czwartym miejscu, tuż za podium, no to taki występ w letnim Pucharze Kontynentalnym, to czy ogólnie w Pucharze Kontynentalnym w drugiej lidze, no to już jest całkiem poważna sprawa, to już takie top 5, myślę, że może na spokojnie dawać perspektywy na punkty, może nie powinno się tego tak porównywać, no ale tak, no top 5 to już zazwyczaj obsadzają zawodnicy z perspektywami na punkty w Pucharze Świata, także duże zaskoczenie. No i Ari Repelin, jeszcze tak wracając do Milesiego, on zdobył swoje pierwsze 3 punkty
też letniego Grand Prix w Courchevel, jednak w drugim konkursie nie wystąpił, bo wyparł go z tej dwuosobowej kadry. W pierwszym mogli użyć krajówki Ari Repelin, czyli zawodnik, który we wspomnianym Hinterzarten zdobył dopiero swoje pierwsze punkty Pucharu Kontynentalnego. I to nie letniego, tylko ogólnie. W drugiej lidze pierwszy raz zapunktował, miejsce 16. No a w Courchevel, no to jest ogromne zaskoczenie dopiero. Nie wiem nawet, czy nie większe niż ten Fuber na podium. No nie wiem, może na równi. Aczkolwiek 21 miejsce. W drugiej serii oddał w ogóle drugi najdłuższy skok całej rundy. Więc jak chodzi o Ariego Repelin, wydaje się, że właśnie ta dwójka Milesi i 20-letni Francuz, no to są zawodnicy, którzy też jak najbardziej, jeśli utrzymają ten progres, jeśli się nie okaże, że to był jakiś jednorazowy wyskok, chociaż raczej nie, no bo już w Hinterzarten skakali na dobrym poziomie, no to tak naprawdę Francuzi mogą mieć już trójkę taką na Puchar Świata. Oczywiście wiem, to jest sierpień, ale potencjalnie, prawda? Jeśli miałoby się nam to utrzymać, te letnie zawody może czasem wskazują niewiele, trzeba je traktować z dystansem, ale to też nie jest tak, że nie wskazują nic, no bo chociażby taki Deschwander, prawda, z zeszłego roku, no całe lato przeskakał na dobrym poziomie i później też zimę, tak naprawdę bez dołków. To jest taki właśnie trochę wyjątkowy przypadek, jak tak mówiłem wcześniej o tym Krawcie i o tym, jak się ta forma czasami rozkłada. Chervet jedynie na minus z Francuzów, bo on w ogóle nie przeszedł kwalifikacji do pierwszego konkursu, więc no bardzo, bardzo słabo kształtuje się w końcu taka czwórka Francuzów na drużynówkę potencjalnie. Wiadomo, nie mówię, że to będą od razu zawodnicy na punkty, no ale chociażby Włosi, no też skaczą Kampregerem i Czekonem, którzy wcale nie punktują, czyli no mówiąc ogólnie Francja wraca do poważnych skoków narciarskich, można chyba tak powiedzieć. Ma zawodników, którymi może skakać gdzieś więcej niż w Fiskapie. O czym już parę razy wspominałem, kadra Włochów wbrew pozorom jest mniej perspektywiczna niż Francuzów, no dlatego, że mają czwórkę na Puchar Świata, Insama, Brysadole, Czekona i Kampregera, ale dalej nie mają już nikogo. No więc tak naprawdę, biorąc pod uwagę niestety bardzo groźną kontuzję Bressadoli, może się okazać, nie mówię, że tak będzie, ale może się okazać, jest to jeden z takich prawdopodobnych scenariuszy, że Alex Insam będzie jedynym Włochem regularnie punktującym w Pucharze Świata w przyszłym sezonie. No ale właśnie, pytanie jak punktującym, dlatego że to tak jak powiedziałem w przypadku Fuberta, on też notuje od 2 lat bardzo płynny progres. Właśnie 2 lata temu, można powiedzieć, wrócił do takiego poważnego skakania. Na nowo zaczął punktować. To było takie bodajże 3 konkursy w sezonie 2022-2023 zakończone z punktami. No ale mimo wszystko od czegoś trzeba zacząć. Wcześniej miał ogromny problem z przechodzeniem kwalifikacji. Poprzedni sezon już znakomity. No i zobaczymy, czy tutaj popełni kolejny krok do przodu. No bo jeśli tak, no to kto wie, czy on nie wejdzie do czołówki. Też zobaczymy, jak w ogóle wpłynie na te egzotyczne nacje zmiana przepisów, jeśli chodzi o limit kombinezonów. To jest też coś, co może przybliżyć tę skokową egzotykę właśnie do tej czołówki, co może sprawić, że już niedługo zobaczymy sobie któregoś z zawodników, czy to z Włoch, czy właśnie z Finlandii, może Stanów Zjednoczonych na podium Pucharu Świata, jeśli zawodnicy tych nacji będą się dobrze rozwijać. Jak chodzi o Insama, zawodnik już doświadczony, zawodnik też, że tak powiem, wyrobioną techniką. To nie jest jakiś przypadkowy przebłysk, akurat w jego przypadku też jestem przekonany, no bo już w poprzedni sezon, tak jak mówię, znakomity, złapał stabilizację, co też jest ważne, dlatego że nie tylko był w stanie tak jakby podnieść swój sufit, że tak powiem, czy do tego sufitu w pojedynczych skokach dobijać, no ale to była stabilna, bardzo dobra forma. Gdyby nie dyskwalifikacje, które często go spotykały, no to ta seria konkursów z punktami pod rząd byłaby jeszcze dłuższa i tak jest bardzo okazała, bo tam bodajże na kilkunastu się zakończyła. Tutaj nie chcę okłamać, ale widzicie w tle, jak to dokładnie wygląda. Także Włosi mają największe powody do optymizmu od naprawdę dawna, bo przecież to też jest nacja, która w pewnym momencie prawie że umarła. Tam były sezony, w których żaden z Włochów nie punktował, później Giovanni Bressadola trochę tę dziurę zapchał, no i teraz dołączyli kolejni. Jak chodzi o Alexa Insama, ja nie będę ukrywał, bardzo liczę na to, że któryś z przedstawicieli egzotyki stanie w końcu na podium, albo w przyszłym, albo po prostu w którymś z kolejnych sezonów, że to się w końcu spełni. Byłoby to ciekawe urozmaicenie, a zarówno Włosi, jak Finowie, Estończycy, Amerykanie, no mają kurczę kim skakać, jak chodzi o tych młodych. Naprawdę to są bardzo młode, bardzo perspektywiczne kadry, no także ciekawe, jak to się potoczy. Z tych wszystkich kadr chyba właśnie w Aleksie Insamie w tym momencie pokładam największe nadzieje. Fajnie, gdyby Włochom trafił się ktoś na miarę Francesco Czekona. On w ogóle od zawsze był przecież uważany za ogromny talent, mimo że to jest doświadczony zawodnik. No dużo się o nim mówiło. Łukasz Kruczek, jeszcze jak był trenerem Włochów, bardzo go chwalił.
Tak jak mówiłem, że skoki narciarskie są wyjątkowo dynamicznym sportem i nawet jeśli ktoś zaliczył słaby poprzedni sezon, to kolejnym może rządzić. Chociażby przykład Halvora Egnera Graneruda i sezonów 2019-20 i 2020-21, to gdybym miał sporządzić listę od zawodników polskich, po których spodziewam się najwięcej w przyszłym sezonie, a najmniej, no to Kuba Wolny razem z Tomkiem Pilchem byliby gdzieś na końcu. No bo mimo, że Kuba nie był naszym jakimś najsłabszym ogniwem, jeśli chodzi o to nasze zaplecze w poprzednim sezonie, no to on tak naprawdę od 2 lat bez żadnych przebłysków. Cały czas tak naprawdę tendencja spadkowa, jeśli chodzi o tę jego formę. Było tylko coraz gorzej. W zeszłym sezonie jeden przebłysk, podium Pucharu Kontynentalnego w Lillehammer, no ale to było jedyne miejsce w 10 zawodów tej rangi, mimo że startował dosyć regularnie, a to o czymś świadczy. Oczywiście tam też była ta dziwna współpraca z Dawidem Rodkiem, to trzeba brać na to poprawkę, oceniając to zaplecze, bo tam rzeczywiście pewnie działo się coś nie tak, skoro aż taki bunt powstał. No ale i tak, no przecież sezon 2022-2023 już katastrofalny w wykonaniu Wolnego. Także no ten zawodnik wydawał mi się totalnie rozsypany i szczerze mówiąc nie miałem żadnych oczekiwań. Tymczasem to właśnie on zostaje taką naszą, no jedną właściwie z dwóch, bo jeszcze Kacper Groszek, pozytywnych niespodzianek, jeśli chodzi o początek sezonu letniego. Więc to jest kwintesencja skoków narciarskich, chociaż oczywiście Kuba, no już poprzednie sezony letnie nieraz miał dobre, co nie przekładało się zazwyczaj niestety na zimę. Wspomniałem jeszcze o Kacprze Groszku, no właśnie Kuba z Kacprem Groszkiem są chyba takimi największymi wygranymi, jeśli chodzi o Polaków. No jeśli chodzi o Kacpra, on tak naprawdę od momentu kontuzji na przełomie 2022 i 2023 roku, też kompletnie bez żadnych przebłysków, tak chyba nadużywam tego słowa, ale to nic. On od tego momentu ani razu nie uplasował się w 10 Pucharu Kontynentalnego. No czyli też poziom absolutnie nie dający żadnych nadziei na punkty w Pucharze Świata. To znaczy no w Rasznowie raz zapunktował, ale w tym Rasznowie była taka obsada, że to wiadomo, to jest zupełnie inna ranga zawodów. W jego przypadku również wygląda na to, że zaczyna się to odkręcać. Co prawda można powiedzieć, że rok temu w lato wszedł podobnie, dlatego że bardzo podobne pozycje zajmował, ale jednak no tamta obsada była dużo gorsza. Ja bym tego nie porównywał, bo tam równie dobrze punktowali tacy zawodnicy jak Daniel Andrej Kaczina, czy tam Muhammad Ali Bedir. Tak, 14 i 20 miejsca, no w tym przypadku wyglądają naprawdę bardzo pozytywnie. Za w ogóle nie powiedziałem jak z Wolnym, bo się rozgadałem na jego temat, nie powiedziałem o miejscach, on był 17 i 18, chociaż gdzieś tam pewnie widzieliście w tle tabelki, bo dodałem w montażu. I mam wrażenie, że to były, nawet nie mam wrażenie, tylko jestem przekonany, że to były jedne z lepszych skoków Kacpra, jeśli chodzi o skoki konkursowe, no właśnie od tej kontuzji, kiedy wrócił w trakcie Pucharu Kontynentalnego w Planicy, gdzieś tam na początku 2023 roku. Więc no jeśli tak wchodzi w sezon letni, no to jest to dobry znak i miejmy nadzieję, że będzie teraz tylko lepiej, no bo potrzebujemy oczywiście tych młodych zawodników, którzy nawet, ja nie mówię tutaj, że będą teraz się plasować w czołówce, ale którzy właśnie zaczną aspirować do punktowania na razie w Pucharze Świata, którzy sprawią, że wreszcie zacznie się tworzyć jakaś taka normalna konkurencja, no bo w ostatnim sezonie, no to na ogół kadrę uzupełniali ci, którzy byli po prostu mniej słabi. Także zarówno w przypadku Wolnego, jak i Juroszka, bez jakichś tam cudów, może nie ma co się jakoś bardzo zachwycać, no ale mimo wszystko taki całkiem pozytywny dla nas akcent, moim zdaniem, jak chodzi o Polaków, najwięksi wygrani, tak jak mówiłem. Dalej Dawid Kubacki i Aleksander Zniszczą, no co i to tak ani pozytywnie, ani negatywnie. Ja akurat w ich kontekście jestem dużym optymistą na zimę, wydaje mi się, że to będzie taka nasza dwójka liderów. Wierzę w Dawida Kubackiego mimo wszystko po tym ostatnim kiepskim sezonie. Tutaj Dawid 7 i 13, Olek natomiast trochę słabiej, w drugim konkursie był 8, w pierwszym na miejscu 17, ale pojedyncze skoki zarówno jednego i drugiego naprawdę solidne, także zobaczymy jak będzie się to rozwijać, w lato wchodzą dość spokojnie, ale no to też akurat nie powinno specjalnie dziwić. Najsłabszym naszym ogniwem był Paweł Wąsek, który tak jak mówiłem w pierwszym konkursie został zdyskwalifikowany za nieprawidłową bieliznę, natomiast w drugim był 24, więc tak troszeczkę się chociaż odkuł, no to tak słowami podsumowania, nie ma ani większych powodów do paniki, ani do zachwytu. Oprócz podiumowiczów, ich sobie może pominimy, bo to oczywiste, no to wcześniej wspomniany Kilian Payer, Keiji Sato, który był 7 i 13, tak jak mówiłem, więc no zdecydowanie powyżej moich przynajmniej oczekiwań. Oprócz tego Sakutaro Kobayashi, akurat o nim nie wspominałem, dlatego że on się do 10 nie załapał, ale 12 i 11 miejsca też jak najbardziej optymistycznie jak na zawodnika, który punktów w Pucharze Świata jeszcze nie ma. Nakamura, który wrócił po kontuzji 8 miejscem, w drugim konkursie już trochę gorzej, ale też na przyzwoitym poziomie. Oprócz tego pominę też Polaków, bo to już w sumie sobie trochę powiedzieliśmy. Ari Repelin, 21, a później zdyskwalifikowany, no ale mimo wszystko te 10 punktów i przede wszystkim styl, w jakim zostały zdobyte, czyli ten drugi skok, no sprawia, że
Repelę zasługuje na miejsce w tym zestawieniu. 20-latek, przypomnę, więc zawodnik jeszcze 2 lata młodszy od Fuberta. No i niech będzie Kevin Bickner. Może nie skakał jakoś wybitnie, ale to za to, że zdobył w drugim konkursie swoje pierwsze punkty w zawodach najwyższej rangi, jeśli tutaj uznajemy letnie Grand Prix i Puchar Świata, od 1 stycznia 2020 roku. Wówczas w Garmisch, w tym noworocznym konkursie, zdołał zapunktować, no a później nic. Natomiast jak chodzi o punkty letniego Grand Prix, no to ta przerwa była jeszcze dłuższa. Tutaj na 2019 rok przypadły ostatnie. Sandro Hauswirth, dwukrotnie poniżej 100 metrów i na samym końcu stawki. Stefan Embacher, który też 2 razy w 5. dziesiątce. Anders Hore, dwukrotnie daleko od punktów, a to też jest przecież skoczek, który kiedyś był w stanie przebić się przynajmniej tymczasowo do tej norweskiej kadry na Puchar Świata. No, na razie raczej jest od niej daleko. Nie zapunktował też Remo Imhoff. Karl Geiger w pierwszym konkursie poza 30 na 31 miejscu, mimo wygranych kwalifikacji, w drugim już w połowie drugiej dziesiątki, no co też raczej go nie satysfakcjonuje, więc dalej ta forma Karla Geigera dosyć dziwna. No i jak przy Niemcu jesteśmy, to warto wspomnieć, że Eisenbichler wrócił. Wrócił, ale też nic tutaj wielkiego nie ugotował. Z pierwszego konkursu wywiózł 2 punkty i ostatecznie to on był tutaj najlepszym z Niemców, no bo oprócz tego Niemcy wysłali rezerwy Janika Feista i Bena Bayera, także też skoczków, po których cudów się raczej nie spodziewaliśmy, młodzi zawodnicy, którzy dopiero zapisują czystą kartę. Myślę, że jeszcze Huber, totalnie bezbarwny występ. Jules Chervet, Franc, który wyjechał z Francji z zaledwie 4 punktami na koncie. No i Urlaub oraz Bartoli, którzy zaliczali upadki i też ostatecznie wyjechali z zerowym dorobkiem. No ale co najważniejsze, na tych upadkach specjalnie nie ucierpiali. Jeden i drugi jeszcze później oddał skoki, to znaczy Urlaub wycofał się z konkursu. On skoczył tylko w kwalifikacjach, no ale skoro oddał tam skok, to też może znaczyć, że, no, że na pewno nie jest z nim bardzo źle. Być może psychicznie się trochę zblokował, dlatego odpuścił konkurs, to już można tylko gdybać. Też zdecydowanie do tych przegranych się zaliczają. No i myślę, że temat konkursów w Courchevel został już wyczerpany, także ja Wam dziękuję za uwagę. Podzielcie się oczywiście swoimi spostrzeżeniami, swoimi odczuciami, jak Wam się podobały pierwsze skoki narciarskie po dobrych kilku miesiącach przerwy. Znaczy, no może nie pierwsze, bo był jeszcze Puchar Kontynentalny i FISCUP, ale wiadomo, troszeczkę inna ranga. Ja Wam życzę miłego dnia, trzymajcie się i do usłyszenia.